Wszystkim z tej strony Gosia i dzisiaj pokażę wam moje ulubione płyty psychodeliczne. Jest kilka takich albumów, które bardzo lubię i nazwałabym je takimi albumami dragowymi, gdzie słychać wpływ używek, także są one takie dziwne, inne, odjechane. Tak się składa, że to jest właśnie tych przełom lat 60. i 70., kiedy właśnie takie dziwne, różne używki królowały i powstawały wtedy takie ciekawe, inne, interesujące płyty. Jako pierwszy jest Eric Burdon and the Animals i płyta Winds of Change. Wszyscy znamy Dom Wschodzącego Słońca The Animals, ale po rozstaniu się z The Animals Eric Burdon założył swój zespół Eric Burdon and the Animals, inaczej też nazywany The New Animals. I są oni bardziej tacy hipisoscy, psychodeliczni. Na pewno coś tam królowało, jakieś tam narkotyki się czaiły, bo to po prostu ten album na to wskazuje wszystko. Zresztą chyba nawet nie ukrywali tego oni tutaj. Od momentu jak odkryłam ten album ponad rok temu, to słucham go bardzo często. W sumie teraz to jest chyba mój ulubiony album. Mogę tak szczerze powiedzieć. Każda z tych piosenek jest naprawdę świetna. Jest tutaj nawet cover Paint It Black, The Rolling Stones i też jest bardzo dobry. Także naprawdę polecam. Bardzo, 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 bardzo. Cottonwood Hill to jest dopiero psychodela. To jest psychodela nie tylko jeśli chodzi o okładkę, która już jest sama w sobie bardzo taka niepokojąca, ale cały album jest naprawdę mega dziwny, mega narkotyczny. Jest stworzony pod wpływem różnych dragów, o czym sami artyści mówią. Także mamy tu haszysz, fixie, LSD and jointy sounds. A jak brzmią takie jointy LSD sounds? Otóż brzmią dziwnie. Wszystko dzisiaj jest dziwne w tych albumach, ale naprawdę jest tutaj na stronie, ostatnia piosenka na stronie A, która przechodzi na stronę B, ma taki fajny riff gitarowy, ale to wszystko przeplata się z jakimiś krzykami kobiet, z jakimiś wypadkami samochodowymi. Jest dużo tutaj naprawdę oryginalnych, innych i niespotykanych dźwięków. Dodatkowo mamy tutaj poradę, żeby słuchać ten album tylko raz dziennie, bo nasz mózg może zostać zniszczony. Oraz, że nasi przyjaciele nie poznają nas po wysłuchaniu tego albumu. Będziemy odmienieni.
cudze chwalicie, swojego nie znacie, czyli Katarzys Czesława Niemena. To jest zupełnie inny album od wszystkich tych, których Czesław Niemen tworzył. Oprócz czerwonego albumu, to nic mi się z jego twórczości nie podoba. Nie za bardzo przepadam za jego krzyczącym głosem, ale to jest po prostu niesamowite mistrzostwo świata, jeśli chodzi o psychodele. Nie wiem, czy tutaj były jakieś narkotyki w to związane, czy jest to po prostu czysta wizja artystyczna, być może to drugie, ale naprawdę płyta jest tak inna, tak niespotykana i naprawdę warta wysłuchania. Czesław Niemen śpiewa tutaj chyba na tylko dwóch czy trzech utworach. Reszta to sama muzyka. Dodatkowo tam, gdzie śpiewa, to się nie wydziera, tylko to są po prostu śpiewy takie dziwne. Koperta od tego albumu jest naprawdę inna, ponieważ nie ma tutaj żadnego zabezpieczenia. To jest tak, jakby płyta po prostu włożona w kartki papieru. Mamy tutaj różne utwory, których nazwy bardzo pasują do tego, co jest na albumie. Odkrycie noweli galaktyki, Mleczna droga, Planeta Ziemia, Katarzys. To są takie tytuły naprawdę pasujące do tej innej muzyki nagranej za pomocą syntezatora Moog. Naprawdę słychać te syntezatory, jest to bardzo taka fajna, nowocześnie brzmiąca, zupełnie inna płyta. 1976, o ile się nie mylę. Dobry album. Kiedy pierwszy raz to odnalazłam na YouTubie, po prostu to był album, który musiałam mieć. To jest takie coś, że posłuchasz raz i od razu tak, to chcę. I właśnie to chciałam i sobie sprawiłam. Nie było łatwo, mimo że jest to reedycja, to chyba była w niewielu egzemplarzach, także nie było łatwo znaleźć ten album w przystępnej cenie, ale jest i jest po prostu super. 1968 rok, a brzmi bardzo nowocześnie, bardzo współcześnie, także na pewno jest to album, który był inspiracją dla wielu nowoczesnych, może dla Kraftwerka? Kto wie, czego tam słuchano, ale naprawdę jest to taki elektroniczny dźwięk z końcówki lat 60. Jak mówi album, powinniśmy słuchać po zgaszeniu świateł, w spokoju, w ciemności, w wyciszeniu, ponieważ ten album
odnosi się do naszych znaków zodiaku. Jest to 12 fantastycznych, bardzo psychodelicznych, wręcz mówionych piosenek. Każda piosenka odpowiada jednemu znakowi zodiaku. Są one naprawdę w tym hipisowskim takim klimacie wypowiedziane, także trzeba się skupić, zrelaksować. Album jest po prostu tak klimatyczny, tak cudowny. Uwielbiam, uwielbiam ten album. Jest zupełnie inny, niespotykany i bardzo mi się podoba. A do tego jestem koziorożec i koziorożec, piosenka dla mojego znaku to The Uncapricious Climber. Grafika na tym albumie jest po prostu przepiękna. Wszystko mi się tutaj podoba. Naprawdę i te litery. Zodiac Cosmic Sound. Nine times the color red explodes like heated blood. The battle is on. Mars, the master matchmaker, sulfurizes the sky. Incendiary diamonds scorch the earth. Mam nadzieję, że te krótkie opinie na temat tych albumów, takie mini recenzje, zachęciły Was do wysłuchania tychże artystów, tychże konkretnych albumów. Ja podlinkuję każdy z tychże w opisie i będziecie mogli sobie na spokojnie wszystkiego posłuchać, ale naprawdę, naprawdę warto. Każdy z tych albumów jest świetny, każdy jest bardzo psychodeliczny, odjechany, dziwny, inny. Dajcie im szansę, spróbujcie, może akurat komuś wpadnie w ucho. A jak nie, to zawsze warto czegoś innego posłuchać, zapoznać się z jakimiś nowymi, takimi dziwnymi nutami. Dziwne nuty. Takie. Pozdrawiam. Do zobaczenia niedługo. Buziaki, całusy, uściski.